Dzień dobry, witamy Państwa w piątek o poranku pełni serca i serdeczności. Dlaczego serce i jesteśmy przy sercu? No dlatego, że serce jest głównym tematem najnowszego, właśnie świeżo przywiezionego Czasu na Opole w wersji drukowanej, dlatego, że w tym numerze przede wszystkim o najbliższej 86. wiosennej konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To jest wydarzenie na miarę nie tylko krajowe, ale właściwie europejskie, stąd i tyle miejsca poświęconego w najnowszym wydaniu i na nim się skupiamy. To będzie na pewno najważniejsze wydarzenie następnego weekendu. O najbliższym powiem Państwu za chwilę, ale między innymi w tym najnowszym wydaniu Czasu na Opole mogą Państwo przeczytać o tym, że po pierwsze w kształceniu lekarzy jesteśmy w dobrym miejscu i to potwierdziły ostatnie wyniki. Na piątym miejscu Uniwersytecki Szpital Równa do najlepszych. No a o sercu w bardzo jego różnych aspektach, o zabiegach między innymi, także o tym, jakie zastosowanie ma rezonans, czy też o różnego rodzaju terapiach, czy farmakoterapiach związanych z niewydolnością serca. Także to temat główny, ale to nie tylko. Oczywiście w tym numerze między innymi o tym, co w opolskim WIK-u, między innymi o rysunku Andrzeja Czyczyły, czy o królowej sportu lekkoatletyce. To zawiera najnowszy numer Czasu na Opole. Mają Państwo weekend przed sobą, więc można sobie zajrzeć, wziąć, bo to bezpłatny dwutygodnik, który ukazuje się, mogą go Państwo znaleźć, począwszy od ratusza, miejskiej biblioteki czy informacji turystycznej, po ekspozytory w domach handlowych. No a skoro o weekendzie mowa, to oprócz lektury zachęcam Państwa do tego, by między innymi zajrzeć na ślizgawkę na Toropolu w sobotę i w niedzielę czynno 14.30. Już jest organizowany pierwszy wiosenny rajd rowerowy, więc też można w niedzielę o 9.00 wybrać się wzdłuż Odry na taki rajd. No a panie, bowiem miały dopiero co swoje święto, mogą alternatywnie uczestniczyć w święcie, które organizowane będzie na pływalni Akwarium. Tam będzie wszystko, od aerobik zumby po boom aerobik i jeszcze oczywiście ćwiczenia, sauny, masaże i różne takie. Mówię celowo o tym w Dniu Mężczyzn, bo dzisiaj taki obchodzimy dzięki temu, że taka inicjatywa pojawiła się mnóstwo lat temu w Trinidadzie Tobago. Dzisiaj 60 państw świata to święto uznaje między innymi u nas, ale paniom i panom wszystkiego najlepszego na weekend i dobrej lektury.